Ogromna porażka Władimira Putina, nawet Rosjanie nie rozumieją sensu wojny na Ukrainie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dotarła do tajnej instrukcji Kremla, którą między innymi podawał dalej Bild. W niej zawarte jest to, że między innymi nie podawanie liczb ofiar nie przynosi skutków pozytywnych dla rosyjskiego społeczeństwa. Ponadto Rosjanie mają nie rozumieć, dlaczego Rosja wybrała drogę wojny, a nie jakąkolwiek inną, a także czemu Ukraińcy nie popierają inwazji Rosji na ich własny kraj. Rosjanie mają również trudność z używaniem pojęcia tzw. operacji specjalnej. Kierownictwo Kremla boi się, że nie ma odpowiedniego poparcia społecznego dla tego konfliktu. Jak można przeczytać w instrukcji, rozpoczęcie operacji specjalnej i pojęcie denazyfikacji nie były poparte tłem Według raportu za mało uwagi poświęcono między innymi Republikom Ludowym, a także rosyjskiej armii, która nie miała być pokazywana w tak zwany zwykły ludzki sposób. Kolejny punkt dotyczy propagandy telewizyjnej, która zakłada zlikwidowanie ukraińskiej telewizji na okupowanych terytoriach, a także przewiezienie wozów transmisyjnych do Mariupola. Rosja ma zrobić również wszystko, żeby wypracować sobie wizerunek wyzwoliciela. Między innymi ma stworzyć złudzenie, że opuści tereny okupowane po tym, jak zostaną tam wybrane nowe władze. Zwracano również uwagę na fatalny wizerunek armii rosyjskiej, która dopuszczała się gwałtów i mordów, które obiegły cały świat. Ostatnimi elementami propagandy ma być między innymi przekonanie jak największej liczby Ukraińców, do tego, żeby stanęli po stronie rosyjskiej propagandy, i również sprzedawanie tak zwanych historii sukcesów, między innymi dotyczących Krymu. A co Państwo sądzą o rosyjskiej propagandzie i o tym, jaki jest wizerunek Rosji w dzisiejszym świecie, koniecznie dajcie tam znać w komentarzach. W mediach, jak w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się wyświetlić Państwu inne nasze materiały. Dziękuję bardzo. Mikołaj Dowejko, redakcja goniec.pl, a to był program Analiza.